Cześć, tutaj Kraina Klocków. W tym filmie pokażę Wam mojego moca z serii LEGO Star Wars pod tytułem Baza Echo na Hoth. Zapraszam. Zacznijmy od tej kolejki repulsorowej do przewozu żołnierzy. Składa się ona z dwóch wagonów połączonych ze sobą zawiasem kulkowym. Tak wygląda z każdej strony. W środku siedzą trzej żołnierze. Jeden kierowca i dwóch pasażerów. Kolejnym pojazdem na moim mocu jest myśliwiec X-Wing. Tak wygląda z każdej strony. Skrzydła możemy rozstawić do pozycji bojowej. Niestety zawiasy, których tutaj użyłem, mają już swoje lata i czasem przy podnoszeniu modelu po prostu opadają. Problemem jest również ich kolor, ponieważ nie mogłem znaleźć tutaj koloru, który by pasował, więc użyłem takich oto żółtych. Na górze skrzydeł zadbałem o trochę detali, acz na za wiele nie miałem miejsca. Do kokpitu możemy jeszcze włożyć minifigurkę. Statek wyposażyłem również w dwa stud-shootery. No dobra, skoro pojazdy już omówione, to czas przejść do bazy właściwej. Widzicie właśnie wejście do bazy oraz kawałek śnieżnego terenu. Przy budowaniu wspomogłem się kilkoma mniejszymi konstrukcjami zestawów oraz kalendarzy adwentowych. Tutaj mamy jakieś działko, a obok niego stoi rebeliant i sprawdza, czy wszystko z nim ok. Tam zwisają jakieś lodowe sople. A tutaj mamy kolejne działko, za którego sterami stoi Czubaka. Z tyłu są dwie wielkie skały lodowe. No i to, co najmniej mi się tutaj podoba, czyli ta góra. Przy budowaniu jej zabrakło mi już trochę białych skosów. No i wygląda to trochę zbyt płasko, moim zdaniem. Przy budowaniu tych śnieżnych skałek, nazwijmy to, po prostu nakładałem na siebie kolejne warstwy klocków. Przejdźmy teraz do wnętrza bazy. Tutaj znajduje się taki kontener na broń oraz wyposażenie. Górę możemy łatwo zdjąć. A w środku mamy blastery, jest nawet kusza Czubaki, plecaki skokowe i wiele innych rzeczy. Tutaj obok stoją również dwie mniejsze skrzynie. W jednej z nich rebeliant czegoś szuka. Tutaj znajduje się blaster. A tutaj trzy detonatory termiczne. Tutaj zbudowałem takie rusztowanie, na które można się dostać za pomocą tej drabiny. Stoi na nim rebeliant, który właśnie naprawia skrzydło X-Winga, oraz obok generał Raikan. Weźmy już stąd ten statek, żeby nam nie przeszkadzał. A tam z tyłu mamy dwa miejsca na mniejsze statki. Ten A-Wing pochodzi z któregoś numeru magazynu LEGO Star Wars, a tamten tam śmigacz śnieżny z kalendarza adwentowego. Na ścianach zadbałem o trochę detali, więc widzimy jakiś złom, tam jakieś dwie rury. Pokażę Wam jeszcze, jak budowla prezentuje się z każdej strony.
Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze oraz o subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!